Witam wszystkich entuzjastów gier strategicznych i nie tylko, zapraszam do kolejnej odsłony gry Ara History Untold. Na pewno nie zgadniecie, gdzie w tym momencie się znajdujemy. A może też, może znajdziecie odpowiedź, ale wam zaraz zdradzę. Znajdujemy się w mieście Adan. To jest miasto Inków, naszego Paczakutka. Dlaczego tutaj pokazuję? Powód jest bardzo prosty. Wojna się skończyła. Znaczy się, że zaczyna się nowa. Tym razem postaramy się to my zacząć tutaj działać. Zobaczcie na Paczakutka. Wypowiedzenie wojny. Możemy mu zrobić wojnę ekspansywną i właśnie wybrać to miasto Adan jako cel. Ponieważ innego miasta nie widzimy w tym momencie, jakie on ma, możemy tylko zobaczyć, ile tych miast jeszcze ma. Tutaj jest na pewno jeszcze jedno. Zaraz sprawdzimy, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o ilość najwięcej miast. Paczakutek ma 4 miasta. Ok. Bardzo dobrze. Więc tak. Także to miasto będzie naszym celem. I tutaj mam taki bardzo misterny plan. Ciekawe, czy on się powiedzie. Żeby tymi jednostkami przejść w takim razie tutaj na górę. Odejść pod miasto i w momencie, gdy wypowiemy wojnę, wejdziemy sobie do Adan i po prostu zablokujemy to miasto. Nie będziemy tego miasta jeszcze niszczyć, ale to jeszcze trochę potrwa, ponieważ potrzebujemy jeszcze super fajną armię. Tą armię zrobimy, moi mili, z Legionu, bo mamy Legiony i mamy... dokładnie taką, z kwadratu. Składa się z dwóch kawalerii i dwóch łuczników. I to sobie zrobimy. To troszkę potrwa oczywiście. Tu jest obóz Drwala w tym momencie, ale weźmiemy sobie tutaj, wstawimy. Najlepiej na to najechać, bo tak to trzeba strasznie dużo scrollować. Można zrobić rydwany wojenne. One są w tym momencie najmocniejszą jednostką. Ma siłę 14, słonie bojowe mają 13. Jeżeli chodzi o konie, to powinniśmy je mieć. Tak, mamy i konie, mamy i koła. Może nie za dużo, ale powinno wystarczyć. Także rydwany wojenne sobie tutaj zrobimy 2. Będziemy się starali je przyspieszyć. Niestety, jeżeli chodzi o kasę, to wygląda to średnio. Średnio wygląda, jeżeli chodzi o kasę. Nie wiem, czy nie powinniśmy zrobić troszeczkę pomóc, że tak powiem, naszemu państwu i go odciążyć trochę z tych kosztów, które w tej chwili są. Zaraz zobaczymy, czy jest taka opcja. Ok. W takim razie, tak jak mówię, zobaczymy sobie ekspertów. Nie mamy jeszcze doku. Dok powinniśmy koniecznie wybudować. Dlatego tutaj przyłączymy to terytorium. Ale w międzyczasie może poprawimy trochę naszą sytuację monetarną. Też to dużo naprawdę nie daje. To dużo niestety nie daje. Tylko plus 1 do monet. Ile mamy ryb? Tak ogólnie. Można to zobaczyć? Tu można zobaczyć. Ryby. Mamy 72 ryby. Okej, okay, czyli tutaj nie ma co poprawiać. Liście herbaty na przykład. Tu by można było troszkę poprawić, tylko pewnie w tym mieście tego nie robimy. I cóż tu jeszcze mamy? Żywe świnie, żelazo. No raczej mamy dużo tych surowców, tak wam powiem szczerze. Tutaj już daliśmy na tych drwali, to jest bardzo dobre posunięcie. Tu możemy zrobić im po prostu na razie warsztat. Później to przełączymy na doki, jeżeli je wybudujemy. Chciałbym te doki wybudować, bo to by nam o 10%, nawet więcej, o 30% by nam zwiększyło ilość produkcji. Zaraz wam to zademonstruję. Zrobimy doki. Aha, dopiero w przyszłej turze, bo to terytorium jest dopiero przyłączane. Także tym idziemy na wojnę już. To już tak było ustalone.
I... Okej, okay, następna tura. Region przyjęty właśnie. To jest ten region, który nam był potrzebny. Już zaczynamy budować rydwany, ale tak jak mówię, zrobimy sobie na początku doki. Sobie zrobimy doki tutaj. Zobaczmy, ile one mają. 5 tur przyspieszyć niestety nie możemy, ale wydaje mi się, że to będzie bardzo dobre rozwiązanie. Teraz musimy znaleźć jeszcze miasto, które będzie nam robić łuczników. O, tu możemy przyłączyć. Kolejne terytorium. Czy mamy tutaj jakieś szczególne... Tam, gdzie jest złoto, bym chciał. Tu jest taka piąteczka, możemy sobie ją zrobimy. Chodzi o surowce, to żadnych nowych nie widzę, ale często jestem ślepy, to na pewno. Weźmy sobie tutaj radom. Dobra, jeden do tego i musimy sprawdzić, tak jak mówię, ile wydajemy na co. Na przykład robimy ryby. Tutaj nie ma złota wydawanego, tu nie ma złota wydawanego. Tu jest złoto wydawane na wino. Patrzmy, ile tego wina mamy. Mamy 4 wina. Doniczki. Produkujemy jedną naturę. Możemy jedną... Nie, tutaj dwie są doniczki potrzebne. Zobaczcie, tutaj on produkuje w tej chwili 0,2 naturę. Jeżeli to wyłączymy, to będzie produkował 0,1 naturę. Czyli co 10 tur będzie jedno wino. Chyba więcej niż w jednym mieście nie mamy. Czy to było drogie tutaj? No, 5 złota, to sporo. Także musimy troszeczkę oszczędzać. Zobaczmy jeszcze, czy tutaj coś mamy ewentualnego, co byśmy mogli dołączyć. Tu niby doniczki możemy dołączyć. Ile mamy tego? Jedno, okej. Okay. Zróbmy tutaj w takim razie doniczkę. Już nie będziemy tworzyć doniczek na zapas. Tutaj brakuje elementu ważnego. Tej majątku nie wydajemy, tak zrobimy puste. Tutaj jest... Och, tu też jest... Wełna. Ile robimy wełny? 0,7. Za mało. Za mało. No ale tu niech to zostanie. Metal i sztabki metalu, ich też nie produkujemy, to jestem pewien. Ile to nas kosztuje? Jeszcze raz prośmy. 15. Aja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 j. Wydaje mi się, że tu zrobimy puste. I jest ok, bo chyba tego robimy, tego mamy już 3 sztuki dokładnie. Tak dużo tego nie potrzebujemy, zobaczcie, już mamy plus 26. Punkt aptekarski. Tego nie chociaż nie, to też produkujemy, ale za mało i zużywamy już. Liście herbaty nie mamy. Ok, tu robimy to. Kosztuje minus 3. Minus 3 możemy sobie pozwolić. Są ryby solone. Ryb mamy sporo. Dlaczego ryby? Ryb tutaj nie dajemy. Dlaczego nie dajemy soli? Mamy też sporo soli. No, ale będziemy tracić też szybko tam sól. No nic. Ale mamy 29 na plusie. Tu jest ok. Tu jest koło. Nie wiem, ile mamy kół. Żadnego koła nie mamy. Niech sobie robi. Tu jest aptekarskie. Tu niech będzie. Uczta. Tutaj nic nie mamy innego. Ale tego produkujemy. Ludzie. Dobrze, załóżmy, że jest ok. Ci ostatni mają szczęście, nie będą postawieni pod pręgierzem za to, że wydają za dużo kasy. Udało się przyjąć nowe miasto, wiemy. Wytworzono jedną ucztę, ok, ok, wszystko jest wytwarzane, to świetnie. Zauważono nową skrytkę. No i bardzo dobrze, niech sobie zbierają. Budowa nowego sprawienia farma zakończona. Czyli tu musimy dać pług. Więcej się nic nie da.
Dobra. Aha, jeszcze tak mówię, tych łuczników musimy tutaj zakolejkować. Wybierz produkt. Nie wiem, czy to jest najlepsze miejsce na łuczników, ale są już nowi łucznicy. Ze sztabką metalu. Akurat mamy dwie sztabki metalu. Raz i dwóch łuczników zakolejkujmy. Powala dajmy na koniec. Jeżeli tu będziemy mieć trochę kasy, to będziemy wykupywać tych łuczników. Taka jedna armia będzie na pewno super mocna, ponieważ jeżeli wejdziemy sobie na siłę znowu militarną, zobaczcie, my jesteśmy na szóstym miejscu, siła 102, paczakutek ma 68 tylko. Także to jest dobry cel. Drwal, okej. Okay. Drwal w centrum świata, czyli możemy to wziąć, możemy zdjąć z... tutaj, stąd i wrzucić na drwala, który da nam kolejne plus 5 punktów produkcji rzemieślniczej w każdym mieście. Nie w każdym mieście, w tym mieście. Także to jest mega mocne i tak sobie zrobimy. Przez to mamy też dużo drzewa. Doki musimy wykupić. Najchętniej bym wykupił, ale nic. Czy tu są zakalejkowani nasi? Nie są. Dlaczego nie? Tu musimy wejść. Czemu nie możemy robić rydwanów? Nie, są zakolejkowani. No, bo już się przestraszyłem. Mamy dwa rydwany zakolejkowane. Doki się robią. Świetnie. Kiedy będzie nowe terytorium? Za 10 tur i zobaczmy, co ono nam da. Też będziemy mieć kolejne terytorium. Dwóch ekspertów nam da. Jedno udogodnienie, badania, też zwiększy badania, produkcja miejska się zwiększy i mnożnik podatku się powiększy, okej. Okay. Patrzmy jeszcze inne miasta, tu jest jakiś ekspert, którego nie przyłączyliśmy. Czy tu są drwale? Drwali nie widać. Co nam tutaj by to dało? Plus jeden punkt szybkości budowy w mieście. To jest dobre. Okej. Okay. Zobaczmy jeszcze gdzie indziej. Tu wygląda dobrze. Tu wygląda dobrze. Tu wygląda dobrze. Tu wygląda dobrze. Okej. Okay. Wrócimy z mapy. Budowa nowego usprawnienia w Drwali. To wiemy. Te rzeczy wiemy. Jednostka bezczynna. A. Niech idzie. Niech idzie tutaj. Jeszcze do wojny troszkę czasu, zanim zrobimy tą armię. Niestety tu nie mogę przycisnąć. Nowe wydarzenie. Królewski dowód osobisty. Oła. Przybywa emisariusz z wiadomością od swojej przywódczyni. Chociaż dziś stoi z podniesioną głową, jej ciało pewnego dnia powróci do ziemi. Identyfikujący obiekt zapewni, że kiedy nadejdzie jej czas, jej szczątki zostaną rozpoznane. Pragnie kamieni szlachetnych, aby stworzyć biżuterię, która pozwoli ją zapamiętać. W historii nie jest jasne, jak i kiedy zmarła Nefertiti, ale miejsce spoczynku jej ciała pozostaje tajemnicą, ponieważ nie znaleziono go w królewskim grobowcu. Wielka kapłanka Egiptu zginęła w czasie. Teraz tak, możemy dać 3 kamienie szlachetne. Mamy? Mamy jakieś? A tak, 8 mamy. 25 do relacji z Francją. Tak, z nimi chcemy mieć dobre relacje. Także damy te 3 kamienie szlachetne, nie ma problemu. Moje... Ach, Agdat nie pracuje nad nikim. Nad niczym. Bagdad. Zobaczmy, cóż oni tutaj mogą zrobić. Jeżeli chodzi o mieszkania, to wygląda to dobrze. No, oni tu mają sporo rzeczy. Mają tylko mało jedzenia. Mają tylko mało jedzenia. Jakąś farmę można by było wrzucić. Tylko pytanie, gdzie? Czy tu jest miejsce na farmę?
tylko by trzeba było wejść, zrobić zyski. Jest tylko nie, tutaj za bardzo nie ma miejsca na farmę w tym momencie, niestety. Także farma raczej odpada. Możemy zrobić złoże żelaza. O, to by się przydało. Zrobimy kamienny dół. Nie wiem, czy minęła już tura, bo długo tutaj kręcimy i kręcimy. Doki, nie, jeszcze nie minęła tura. Także teraz minie. No i mamy tekstylia. I niby już tutaj otwieramy. Mamy tuniki, krosno, receptura odzieży, receptura paska, receptura tkaniny, którą już mieliśmy, i tkacza, którego mieliśmy też wcześniej. I możemy iść do następnej ery, wybierając żeglarstwo. Zobaczmy, czy coś ważnego byśmy tutaj pominęli. Taka latarnia morska na Faros by była oczywiście też fajna. Sama latarnia morska. Plus jednostki, plus 5 jednostek edukacji w mieście i dostępni handlarze plus 1. O, to jest ważne. To by było fajne. Pytanie jest, i to tylko można w nawigacji dostać latarnię morską i później już nie. Dlatego chyba to jeszcze weźmiemy sobie. Taką latarnię morską sobie postawimy. Bo handlować będziemy chcieli. Nie będziemy tylko wojować w tej grze. To nie jest taka seria jak z Chingis Hanem, gdzie będziemy tylko wojować. Tutaj chcemy sobie tak troszeczkę zbalansować rozgrywkę. Dobra, zobaczmy, czy te doki można wykupić. Cały czas jeszcze nie. 238. W przyszłej turze będziemy mogli. Dobra. Udało ci się przejąć region. W Leśnej Polanie? Och, ta Leśna Polana to jest naprawdę fajna. Ma fajne rzeczy. Ostrów Mazowiecki, która to jest ta. Bo ta, okej. Zróbmy sobie... Ach, tutaj ucznicy się robią. To niech się robią. Także tu jest okej. Dobrze, to mamy zrobione. Czy to zrobiliśmy? Koło i wszystko. Świetnie. Twoje relacje z Francją zmieniły się na neutralność. Lin odzyskuje 60 punktów wytrzymałości. Ach, ty też idziesz na wojnę. Także ciebie mamy. Poza tym wędlina jest zużyta. Jednostki bezczynne. To jest ten kolega, ale on tu niech na razie sobie zrobi fortyfikację. Moje miasto osiągnęło nowy przełom w dziedzinie populacji. Ouu! Granica świata, świetnie. Zobaczmy, cóż my tutaj możemy ciekawego zrobić. Granica świata. Tutaj jest coś ciekawego. Złoża żelaza i do tego są mulak białogłowy. To jest jedna możliwość. Chyba to weźmiemy. Dobra. Tutaj zbudowany zwiadowca, po to, żeby walczyć z tymi wilkami. Niestety bardzo długo to trwa. W centrum świata się robi to, co się robi. Zobaczmy jeszcze tylko, czy czasami nie doszedł jakiś ekspert. I udogodnienie. O, jest jeden ekspert, widzicie? I tutaj damy eksperta na... Plus jeden sztuk złota. Na razie daje 2. Zobaczymy, co się stanie. Daje 4. Złoto nam będzie potrzebne. Także zróbmy tutaj złoto. Dobra. Jedziemy dalej. A co tu się stało? Bitwa o region. Sosnowiec. Ach. Ci tutaj walczą z nim. Nasi, jak oni się nazywają? Ci Arabowie. Okej. Tu możemy doki sobie przyspieszyć i to zrobimy. Dobra, i przestawimy tam naszego eksperta. Jeszcze z jakiegoś miejsca, żebyśmy mieli
większą produkcję i zobaczymy, o ile nam się uda to powiększyć. Jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. Wiemy, przełączone. Kupujemy dużo rzeczy, to też wiemy. Poza tym udało ci się znaleźć skrytkę. Okay. I co było w tej skrytce? 10 materiałów i sztabka metalu. O, świetnie. Dobra, to sobie wino żeśmy aktywowali. Gdzie my tu w ogóle jesteśmy? Bo ja tak... Ach, bo to jest ziemia, jest okrągła tutaj, zobaczcie. To jest cały świat już. Czyli tego czego nie widzimy, jest na dole tutaj jeszcze. Okej. Okay. No dobrze, jedziemy dalej. Powinny się zacząć produkować nasze tutaj rydwany wojenne. Za 3 tury możemy taki też przyspieszyć. Chociaż nie, poczekamy jeszcze jedną turę, żeby było trochę taniej. A teraz zobaczymy doki. Weźmiemy sobie, bo jeżeli chodzi o produkcję w spichlerzu, właśnie ile mamy tutaj? Mamy 24 żywności, także to jest ok. Wejdźmy sobie na eksperta, wejdźmy sobie tutaj. Zobaczmy, co się stało. Cały czas niby 24, ok. Czyli wolniej po prostu budujemy ten magazyn zbożowy. Ale jest cały czas. Produkcja i zużycie jest ok. I teraz postawimy go na... Najpierw zobaczymy tutaj. Już jest 29, było 24. Czyli 10% nam już teraz po postawieniu doku odskoczyło. I te... Czy nawet więcej z tego, co wynika, ale to są pewnie te zaokrąglenia. Doki tu dostaje 2,1. Z doków mamy. I dodatkowo dok daje za eksperta plus 10 produkcji w mieście. Ach, i ta produkcja się przez niego, przez tego eksperta zwiększy z 10 do 20% produkcji. Myślałem, że to się dodaje, ale to się nie dodaje, ale to jest i tak bardzo dużo. Także weźmiemy to i zobaczmy, i mamy już 31. Świetnie. Czy to zmniejsza nam koszty tego? Nie. Ale z 24 na 31 to podnieść to jest bardzo mocne. I bardzo fajne. Możemy też zobaczyć, bo tutaj mamy gorszą produkcję, czy jest... Tak, tutaj takich łuczników można taniej robić. Jeżeli chodzi o limit naszych armii lądowych, to jeszcze właśnie mamy miejsce na 2 armie. Jeden idzie. Druga armia też powinna iść. Okej. Okay. Do tego, moi mili, wytwarzamy liny i magazyn zbożowy, i doniczki ceramiczne, i doniczki ceramiczne, i ryba solona, i wędliny, i lek ziołowy. Ach, wszystko robimy. Świetnie. Doki już wiemy i kamień. Kamienny dół został wybudowany. Narzędzia kamienne, narzędzia metalowe możemy tutaj dać. Rybów nie mamy. Można też dać eksperta. To jest Bagdad. Bagdad jest nasze drugie najlepsze miasto w tym momencie, ponieważ ma ten specjalny, to jest wielkie palenisko. To jest mega mocne. Ale tu mają mało żywności. Tu musimy nad tym troszkę popracować. Tu musimy troszkę nad tym popracować. Ale nie ma za bardzo gdzie. Tymi farmami. Tu możemy ewentualnie farmy, ale ona da nam tylko jęczmień i by nam był potrzebny spichlerz, żeby wyprodukować ten zasobnik na jedzenie. No tu można się naprawdę mega długo zastanawiać, co zrobić. Zobaczcie, ile tutaj jest tych rzeczy. I będzie coraz więcej. Będzie coraz więcej. A warsztat tutaj oni mają?
Wielkie palenisko. Spichlerz. Sklep mięsny. Może zrobimy sklep mięsny. On jakieś daje bonusy? Nie wygląda na to. Można tu jeszcze sprawdzić. Nie. Można go postawić w dowolnym miejscu. Bo sklep mięsny zwiększy nam produkcję żywności najprawdopodobniej. I możemy go zrobić tutaj. Sklep mięsny. Proszę bardzo. Za dwie tury będzie gotowy. Dobra. To wyłączymy. Jedziemy dalej. Teraz troszeczkę zupgrade'ujemy sobie rzeczy. Łucznik tu za 6, to tutaj nie będziemy upgrade'ować, ale tego możemy zupgrade'ować. Znaczy nie zupgrade'ować, tylko przyspieszyć. Przyspieszymy go. Niestety nam znowu kasa spadła do 23. Okej, okay. Co ten tutaj robi? Farmę. Tak długo. Słaba produkcja. Można było to też lekko przyspieszyć. Jedna tura to zawsze jedna tura. Aha, robimy farmę na polu herbaty. Dobrze. Skrytkę. Znaleźliśmy 20 drewna, futro i skóra. Relacje z neutralności na niechęć. No świetnie. Zużyj premię. Zużyto premię. To jest ok. Jednostki bezczynne. Ok, niech idzie dalej szukać szczęścia. Nowe wydarzenia dobra doczesne. Ram Kham Heng. Na twój dwór przybywa emisariusz. Jego przywódca Ram Kham Heng pragnie, aby świat był świadkiem artystycznych talentów jego ludu. Proponuję, aby twoi kupcy wypełnili swoje sklepy najwykwintniejszą ceramiką Tajlandii, a unikalne towary z pewnością zadowolą twoich obywateli, jednocześnie popularyzując pracę jego ludu i historycznie. Ram Kham Heng był mecenasem sztuki. Pod jego przywództwem wyłoniła się artystyczna stylizacja charakterystycznego dla ludu tajskiego. Jej przykładem są rzeźby z brązu i ceramika, z których to ta druga zyskała na popularności dzięki sprzedaży na szlakach handlowych. I tutaj jest, że możemy wydać majątek, którego nie mamy. Ach, szkoda. Nie mamy 100 majątku, wydaliśmy wszystko. I nic z tym nie zrobimy. Niestety, także musimy stracić estetykę, ale za to zamożność w miastach wzrośnie, relacje z Tajlandią się pogorszą. Ok. I tu błogosławieństwo i przekleństwo. Nowy Tuluza. Ach, i tutaj też włóczników nie możemy poświęcić. Poświęć trochę czasu na przygotowanie. To zrobimy. Dobra. Okej. Zobaczmy, czy mamy jakieś tutaj... jakieś zadanie. Och, dwa zadania. Posiada jednego włócznika. Ach, i to się właśnie w tym momencie skończyło. Aha. Wysiadaj dwóch szermierzy. Aha. I oni muszą być z tego, co czytałem na Discordzie, w rezerwie. Oni muszą być w rezerwie. No nic, to przeoczyliśmy te cele. Ale cóż, kończy się odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę. Zatem nie pozostaje mi nic innego do powiedzenia jak cześć, ciao. Pozdrawiam i pa, pa.